szukaliśmy jakiegoś konkursu, który byłby zainteresował młodzież. Szukając, moi Państwo, postanowiliśmy jedną rzecz, że konkurs musi obejmować zarówno młodzież szkół zawodowych, jak i również młodzież techników. Bo wszystkie konkursy, które do tej pory lecą, są dzielone. Szkoła zawodowa osobno, technika osobno. My jesteśmy jedyną organizacją, która pod nazwą olimpiady, wymyśliliśmy taką śmieszną nazwę, buduj z pasją. Dla innych zawodów robimy tą samą olimpiadę pod nazwą pracuj z pasją. I tu jesteśmy dzisiaj na finale Buduj z pasją. Do tego finału odbyły się eliminacje. W Polsce dysponujemy 8 regionami, które terytorialnie obejmują od jednego województwa, jak mazowieckie, do 3 połączone są. Nasz region tutaj na tej ziemi jest Sandomierzą i Sandomierz jest jednostką wiodącą. Natomiast w tym roku, właśnie w zeszłym roku, po zawodach w Skarżysku, które były już tak troszkę inaczej zorganizowane, bo sponsor był bardzo mocny, postanowiliśmy, że chcemy przejść na drugi brzeg Wisły, czyli wybraliśmy sobie Tarnobrzeg. Czemuśmy wybrali ten Tarnobrzeg? Wszyscy Państwo doskonale wiecie, że było to miasto, które kwitło, dopóki siarka szła z ładnej ziemi, a dzisiaj jest to miasto, no, które jest troszkę smutne. Przepraszam, że używam takiego słowa, ale taka jest prawda. I zależało nam na tym, żeby jakoś tak podnieść tą rangę tego, co się dzieje, przede wszystkim naszych szkół zawodowych. I stąd wizyta przede wszystkim odbyła się pierwsza u pana prezydenta i o dziwo przyjął naszą propozycję, jak to się mówi, bez zastanowienia się, bo z konsekwencjami, ale też się całkowicie z nami zgodził, że szkoły wymagają takiego punktu, czegoś nowego. Jeśli idzie o stronę finansową, ciężar podstawowy przejął na siebie SOPRO, współpracująca firma od wielu lat ze środowiskiem budowlanym, w tym w Tarnobrzegu bardzo długo, bo też od kilku lat wspomagała tu szkołę numer 3. No i cała maszyna poszła. Zabezpieczyliśmy sobie jeszcze jedną rzecz bardzo ważną, że nad całą olimpiadą patronat honorowy objął minister edukacji zawodowej, bo jest to naprawdę w pewnych momentach bardzo potrzebne. Równocześnie prezydent nie chciał być gorszy i też został patronem honorowym. W 5. olimpiadzie, ogólnopolskiej olimpiadzie Buduj z pasją, bierze udział 16 dwuosobowych drużyn. Bardzo ciekawe, interesujące, myślę, Tarnobrzeżan będzie fakt, że wśród tych uczestników jest 5 dziewczyn. I to, że one tu są, to tak jak powiedział na rozpoczęciu prezydent Tarnobrzega, nie będą miały taryfy ulgowej, ale to jest też takie znaczące, że tak wysoko do centralnego etapu doszło 5 dziewczyn z Polski. Także to jest, uważam, takie godne podkreślenia, zaakcentowanie. Nasza szkoła, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu, podjęła się trudu organizowania tej olimpiady. Pan dyrektor Robert Stawowy razem tutaj z panem dyrektorem Surowańcem z Centrum Kształcenia Praktycznego dokonywali wszelkich starań w tym kierunku, żeby ta olimpiada przebiegła bez zakłóceń, przebiegła dobrze i żeby wszyscy tutaj uczestnicy czuli się dobrze. Zadania tej olimpiady są dosyć trudne, przygotowywane są przez kapitułę i sponsora. Rozmawiałam dzisiaj z przedstawicielem sponsora i mówił, że zadanie wykonania, myślę, że tu pan dyrektor dokładniej to opowie, schodów, to jest zadanie trudne dla każdego. No dla pracownika, co dopiero dla ucznia. Także ogromne przed nimi wyzwanie. Na co dzień uzupełniamy ofertę edukacyjną zespołu szkół, czyli również branży budowlanej, bo pod centrum należy 2 obiekty. I to, co robimy na co dzień, bo naszą domeną jest nauczanie i egzaminowanie, również dzisiaj w tym turnieju robimy. Czyli ta część praktyczna odbywa się w naszej pracowni. Oczywiście te pracownie spełniają wymogi egzaminacyjne, a więc są i do dydaktyki, i do egzaminowania, więc nie było dla nas wielką jakąś trudnością zorganizować 16 stanowisk dla tych, którzy wygrali olimpiady regionalne. Co do trudności zadań, to prawdę mówiąc nie wiem. Wiem, że na 2 stopniach schodów trzeba ułożyć wcześniej docięte 2 kolory płyty. Jak Państwo wiecie, no było to objęte tajemnicą, dopiero te koperty
zostały otworzone. Tak jak powiedziałem, dla nas nie jest problemem zorganizowanie tych części praktycznej Olimpiady Budowlanej, bo na co dzień jesteśmy również ośrodkiem egzaminacyjnym. Kryteria są objęte tajemnicą w tej chwili. Dopiero w momencie przekazywania przez pana prezydenta pełnej dokumentacji otrzymali nadzorujący również kryteria. I według tych kryteriów nadzorujący członkowie komisji egzaminacyjnej przechodzą, obserwują pracę tych dwuosobowych zespołów. I następnie punktują i ilość punktów daje odpowiednie miejsce. Ja dodam, że jest to bardzo ciekawa inicjatywa, jeżeli chodzi o całą tę olimpiadę, ponieważ ta wyselekcjonowana młodzież z całej Polski, która naprawdę prezentuje wysoki poziom, zapraszam na finał, zobaczycie, jak elegancko to wykonują, z jakim uporem pracują, jaka jest estetyka wykonania, mają najnowsze, jak tu była powiedziana na konferencji wcześniej, materiały dostarczone przez sponsora, materiały na bardzo wysokim poziomie i bardzo wysokiej wartości. I to przyczynia się do tego, że możemy mówić o tym, że ta młodzież, która tu jest, nie tylko profesjonalnie wykonuje te zadania, ale również zdobywa dodatkową informację, wiedzę o najnowszych materiałach dostępnych dla budowlanych.